Czy jesteś gotowy rozmawiać z aniołem? Może to dziwnie brzmi, ale to jest bardzo poważne pytanie, które może być także twoim pytaniem. Dzisiaj trochę o tym. Najpierw idziemy do Jezusa. Jezu, dziś, gdy stajemy na naszej modlitwie, a cały świat patrzy na Rzym i na moment, w którym dokona się zawierzenie niepokalanemu sercu Maryi Rosji, stajemy przed Tobą z naszymi sprawami, chroniąc się pod płaszcz niepokalanej Matki Kościoła. Stajemy, bo pragniemy, aby Twoja wola była w naszym życiu. Pragniemy zadawać pytania, na które, słysząc odpowiedzi, będziemy wiedzieli, jak iść, jak się Tobie podobać, jak kroczyć tą drogą. To wszystko opiera się na wierze. Święty Ireneusz napisał, że rozum bez wiary błądzi, a błogosławiony Honorat Koźmiński: życie nasze to podróż po wzburzonych wodach oceanu, pośród ciemności nocy. Wiara to latarnia morska, co nam drogę do portu wiecznej szczęśliwości ukazuje. Dajesz nam, Panie Maryję, która odsłania przed nami, jak można wchodzić w relacje, aby rzeczywiście cuda działy się w naszym życiu. Dzięki Ci za te wszystkie cuda, które uczyniłeś w czasie tych naszych rozważań, w czasie przychodzenia, w czasie zawierzania Tobie wszystkiego. Amen. Rzekła Maryja do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Dzisiaj to jest szczególny dzień dla całego świata, dlatego że papież zawierzy Rosję niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny. Można powiedzieć, że ponowi ten akt, który został uczyniony w 1985 roku. Wierzymy, że od strony duchowej będzie to miało ogromne znaczenie. Wierzymy w to głęboko. Natomiast nasze rozważania dotyczą czegoś szczególnego. Relacji pomiędzy Maryją a aniołem. Stąd ten tytuł w kontekście właśnie rozmowy z aniołem. To jest ciekawe, że Maryja się nie przestraszyła, że nie uciekła, że była na tyle w tym wszystkim prawdziwa, że potrafiła wobec niecodziennej sytuacji, bo tak to należałoby powiedzieć, postawić bardzo głębokie pytania dotyczące jej życia. Możemy sobie gdybać, co by było, gdyby w naszym życiu pojawiła się podobna sytuacja, gdybyśmy doświadczyli posłańca nie z tego świata. Czy potrafilibyśmy się odnaleźć? Czy rzeczywiście byłoby to możliwe i realne, żebyśmy zachowali się podobnie jak Maryja? To znaczy, stawiając pytania, słysząc odpowiedzi i podejmując zadanie wynikające z tych odpowiedzi. Na szczęście nie musimy iść drogą krok w krok za Maryją właśnie w tym, co było bardzo osobistym powołaniem Najświętszej Marii Panny, bo przecież ona absolutnie nie każe nam, żebyśmy w taki sposób postępowali, jak ona postąpiła w tej sytuacji, bo nie będzie prawdopodobnie takich zwiastowań już nigdy, gdyż to była jej droga, niepowtarzalna droga. Natomiast czego możemy się z tego zwiastowania nauczyć w ten szczególny dzień 25 marca, Anno Domini 2022? No przede wszystkim tego, że kiedy pojawia się doświadczenie duchowe, to doświadczenie duchowe może nas wprowadzić w jeszcze pełniejsze pełnienie woli Ojca, jeżeli w tym doświadczeniu rzeczywiście będziemy, można powiedzieć, prawdziwi i krytyczni wobec tego, co się dzieje. No bo tak trzeba powiedzieć wobec tego, co stało się w życiu Maryi. Maryja nie powiedziała: ach, od razu wszystko super, fajnie. Maryja tak naprawdę
w rozmowie z aniołem chciała mieć konkretne, mocne argumenty, że to naprawdę pochodzi od Niego. Że to On działa teraz w jej życiu, a skutki tego działania będą widoczne przez to, co On powiedział. I oto mamy doświadczenie, że Bóg mówi raz, a my dwa razy to słyszymy, jak czytamy Psalm 62, werset 12, gdzie Maryja ma doświadczenie potwierdzenia tego, co powiedział anioł. Ile razy miałeś takie doświadczenie wobec nazywania pewnych rzeczy, że oto przemówił do ciebie Pan Bóg? O czym mówię? Ile razy miałeś taką sytuację, że Pan Bóg posyła cię w konkretne miejsce i mówi, że w tym miejscu będziesz mieć odpowiedź na konkretny problem, że wskaże ci to, co tam masz robić i to rzeczywiście dzieje się na twoich oczach. Mam przed oczami sytuację, w której posłanie było konkretnie do człowieka chorego, zupełnie bez żadnej wiedzy, że ten człowiek jest chory. Wyobraźcie sobie, co się dzieje, kiedy ten człowiek, który jest w domu, otwiera drzwi, ty patrzysz na to, co najpierw sam robisz, pytając, czy ty rzeczywiście dajesz się prowadzić Duchowi Świętemu, i wszystko się zgadza w tym, gdzie zostałeś doprowadzony, co pokazał ci Pan Bóg w twoim doświadczeniu spotkania z Nim, i możesz uczynić posługę dla tego człowieka, to znaczy możesz pomodlić się, a on zostaje uzdrowiony. Ktoś powie, proszę księdza, to jest za wysoka półka teologiczna, to jest zbyt mocne przesłanie. No nie, jeżeli święty Paweł mówi nam o darach duchowych, którymi mamy posługiwać, to jak mamy pozyskiwać ludzi dla Jezusa? Wobec tego wszystkiego, co dzieje się pośród nas. Znaki i cuda powodują, że ludzie tak naprawdę widzą znacznie szerzej. Jezus nie przestał działać, natomiast my przestaliśmy robić to, co się Jemu podoba. Także w posłudze modlitwy w tych miejscach, w których On tej modlitwy od nas oczekuje, by mógł objawiać swoją chwałę. Także w wychodzeniu do tych, do których nas posyła, ponieważ my ciągle nie dowierzamy, że On może nas posłać i że na własne oczy możemy zobaczyć podobną sytuację, jak opisana w dzisiejszym filmiku. Nie możemy rezygnować z tego, że Bóg chce, abyśmy się wspięli trochę wyżej, tylko dlatego, że do tej pory żeśmy tego nie robili. Nie możemy zostawiać tego, co jest konkretnym wezwaniem Boga wobec tworzenia mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, jakim jest Kościół, bo jest to zachęta i polecenie. Jeżeli chcemy naprawdę Maryję brać jako wzór, to nie bójmy się tych spotkań duchowych na poziomie rozpoznawania, czego od nas chce Pan. I nie będzie w tym, kochani, żadnego nadużycia, jeżeli będziemy prosić Pana Jezusa o światło wobec tego, do czego nas powołuje, do czego nas zachęca i co chce nam objawić w danej sytuacji. Czy możemy się zafiksować na to, że tak bardzo pragniemy tych doświadczeń, że właściwie nie będziemy pocieszeni, kiedy ich nie będzie? Niestety to druga skrajność. I dlatego wolność, wewnętrzna wolność w przychodzeniu na modlitwę i w byciu po prostu przed Panem, niezależnie od tego, czy On wybierze jakiś bardzo mocny znak swojego przyjścia do nas, czy będzie to właśnie zwyczajność w naszym życiu modlitwy, jest to dla nas miejsce, w którym przygotowujemy się do spotkania z Nim. Tego serca sobie i Wam życzę w ten kolejny dzień naszego życia, w ten piątkowy dzień, kiedy podejmujemy najróżniejsze umartwienia, w który to dzień wielu spośród nas także podejmuje adopcję dziecka poczętego. Błogosławię z całego serca, dziękując także za tą zrzutkę, która trwa przez Zanurzeni w Miłości. Realizujemy ten projekt, który opisaliśmy, by on mógł przychodzić z ulgą w cierpieniu dla tych najbardziej potrzebujących tam na Ukrainie, którzy doświadczyli skutków wojny.
przez to, że na nich spadły bomby, przez to, że oni doświadczyli tak naprawdę ogromnego cierpienia, także fizycznego, bo to do nich idzie ta pomoc, by ratować życie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. YouTube'owe ogłoszenia duszpasterskie. Nadal trwamy w modlitwie o pokój. Prosimy Boga o łaskę zmiany serc. Oczywiście zachęcamy do lajkowania, subskrybowania. Codzienna Droga Krzyżowa o 23:00 i zrzutka, za którą dziękujemy.